Bartosz Urbański, Gala, Browar Północny, Fight Night 2. Z nami zwycięzca trzeciej walki dzisiaj, Szamat Erzanukajew. Witam Ciebie, Szamat. Witam wszystkich. Szamat, no świetne widowisko nam tutaj zaserwowałeś. Pokazałeś pełen spektrum i wachlarz swoich umiejętności stójkowych. Widziałem w drugiej rundzie, bardzo tam piekielne były te Twoje kolana. Piekielne ciosy hakowe na brzuch. Taki był plan, jeden z planów na walkę, żeby tutaj umęczyć zawodnika, przeciwnika uderzeniami na korpus? Ogólnie na pewno to nie było moje wszystko, co potrafię. Wydaje mi się, że tam było może z 70%. Jak jeszcze nie widziałeś tak całkowitego Szamada. Plan był ogólnie walczyć w stójce, rozbijać go góra, dół, kopać, proste mi ustawiać, tylny dokładasz. No wiesz, rozbijać ogólnie. Po części plan się udał, kolana też mocne wchodziły. Już w pewnym momencie on już chciał usiąść, poddać się, ale wiedziałem, że będzie mocno szedł do końca, wiedziałem, że nie odpuści. Także dziękuję mu za walkę, super widowisko było. No przeciwnik trzeba przyznać bardzo twardy. Ostatnio na gali był zwycięski, teraz no niestety musiał uznać twoją wyższość. Twoja bodajże... Nie walczyłem już, raz na Mistrzostwach Polski. Również trójkątnym go poddałem. Walczył z moim klubowym kolegą Daniel, chyba czy tam Damian Biłbach, nie kojarzę ich dokładnie. Biłbach, teraz poznaję, jeden ma brodę, drugi nie. No ogólnie drugi raz się z nim biłem. Wczoraj mu na ważeniu mówiłem, żeby drugi raz się nie nabrał na trójkąt. Jak widać, nie słuchał się mnie i drugi raz wpadł to samo. No, no to właśnie, może przejdźmy do tej techniki kończącej. Długo ciągnąłeś tego trójkąta, było widać, że... No, podejrzewam, że myśli były, żeby to zrywać. Natomiast w pewnym momencie pociągnąłeś, tam widziałem za nogę, on wylądował wtedy w parterze i wtedy już nie miał nic do wyboru, musiał odklepać. Na początku jak złapałem, słychać było, że on już się dusił powoli, ale już tam jak spychnąłem, spiąłem no, łokieć na prawo, no i Anzor krzyczał, żebym skręcał się do lewej nogi, ale... Za daleko był ten noga, ale jakimś tam cudem już tam, nie chciałem odpuszczać w ogóle. Albo do końca rundy ciągnę, albo będę trzymał się z tym. Wciągnąłem za kolano, wkręciłem się, już wiedziałem, że na 100% odklepię, byłem pewny. Trójkąt to jest jedno, co najlepiej mi wychodzi z podań i byłem pewny, że odklepię. Słuchaj, no prezentujesz taki pełen wachlarz, to jest naprawdę MMA, które warto i chce się oglądać, bo jesteś wirtuozem w stójce, w parterze widać też, czujesz się jak ryba w wodzie. Już kiedyś Łukasz Jurkowski powiedział, że warto na was zwracać uwagę, ciebie i brata. Cały czas zwracamy uwagę, czekamy na twoje zawodowstwo. Powiadaj, kiedy będzie zawodowa walka tym razem. Wiesz co, na razie pierwszy raz w życiu ogólnie zbijałem do tej walki dużo kilogramów. Myślę, że jak nabiorę trochę siły i wagi, bo w tym jest ogólnie problem. Wydaje mi się, że umiejętnościami nie odstaję od nich. Wydaje mi się, że tylko waga i siła i myślę, że w przyszłym roku dam o sobie znać w zawodowstwie. Niech czekają wszyscy. No czekamy. Co, trenujesz cały czas pod okiem Anzora, Żyjewa? Opowiedz właśnie, gdzie się głównie przygotowujesz. Wiem, że twoim klubem bazowym jest Copacabana, ale może cały twój sztab szkoleniowy byś tutaj wymienił. W Copacabanie trenuję u Damiana Piaskowego jiu-jitsu. Skupiałem się na tej walce WCA u Anzora. Tam do niego na grupy chodziłem i rano, tam do zawodowego też, na sparingi. No ogólnie głównie do tej walki w WCA i tam myślę, że dalej będę kontynuował, bo w mojej wadze jest dużo chłopaków. No to słuchaj, no chyba czekamy wszyscy na te zawodowstwo, bo naprawdę to będzie głośne wejście młodego człowieka w zawodowy ring. No to może powiedz kiedy, czy to jeszcze ten rok, jeszcze może koniec tego roku, czy bardziej musimy poczekać na 2021? Myślę, że za wakacje w przyszłym roku będę już chodził. Myślę, że pod koniec tego roku jeszcze jedna semi-pro, początek przyszłego roku jeszcze jedna i zawodowstwo. Zaraz wchodzi twój kolega do walki również, Mansur Ażijew. Jak typujesz tutaj to widowisko, to starcie Mansura? Wody podajcie. No. Nie mogę nic mówić, bo mam jasne. Tak sucho. Rozumiem to jak najbardziej. Wspominam, walka Mansura zaraz. Mansur chyba w sztosie, co? W ogóle się nie obawiam, jestem pewny, że wygra. To jest jego forma życia i zaraz w sumie zobaczysz. Jestem pewny o tego chłopaka i wiem, że bardzo daleko zajdzie i współczuję jemu rywalowi po prostu. No dobra, no to lecimy oglądać, zobaczymy, czy te słowa twoje
znajdą odzwierciedlenie w klatce. Jeżeli chcesz komuś podziękować, to to jest teraz chwila dla ciebie. Dziękuję moim wszystkim braciom, zaczynawszy od... Dobrze powiedziałem? Mój tak, polski, tak. Nie wiem jak jest. Bardzo dobrze, naprawdę nie czuję, żebyś miał z tym jakiś problem. Moim trenerom, Anzorowi, Arbiemu, Szamajew, starszemu bratu mojemu, Szamchanowi, moim sparring partnerom, no wszystkim, rodzinie, wszystkim, mojemu bratu Malikowi, wszystkim, którzy mi pomagali i lecimy dalej. Lecimy dalej, dobra, to powodzenia w dalszym rozwoju kariery, dzięki.